moja królowo. Mów! Więźniowie są w celach. Ziemianie odseparowani od pozostałych. Mieli przy sobie to. Hmm? Co to takiego? Gwizdki? Nie chcieli ich oddać. A więc muszą być ważne. To pewnie nowy gadżet ze Spaceball. Musimy je przebadać. Próbowałem. Niestety, nasze skanery nic nie wykryły. Więc pewnie to tylko głupie zabawki. Tak sądzę, moja królowo. Chyba już czas, by pochwalić się staruchowi naszymi zdobyczami. Staruchowi? Masz na myśli wielkiego sędziego? Nie, twojego dziadka. Oczywiście, że wielkiego sędziego. A z kim prowadzimy tę wojnę? No, z nim. Właśnie. Przygotuj nagranie z celi ziemian i wyślij gdzie trzeba. Ciekawe, ile będą nas tutaj trzymać? Nie ma co się martwić, na ziemi i tak upłyną zaledwie 2 sekundy. Nie byłbym tego taki pewny. Jak to? Przecież w kosmosie czas płynie inaczej. To prawda, gdy tu mija cały dzień, to u nas na ziemi mijał zaledwie 2 sekundy. Ale za każdym razem teleportujemy się na Spaceball. Tym razem zamknęli nas. Nie mamy wielkiego sędziego, nie wiemy kiedy wrócimy. Czyli? Czyli nie wiadomo, ile tym razem będą trwały te 2 sekundy. Patrzcie, co oni robią z naszym sprzętem? Ej, to nasze klamoty! Nie dotykajcie ich! Wasze to było, zanim tu trafiliście. Teraz to jest nasze. To znaczy naszej królowej. Ty, patrz, jakie fajne koszulki. A te getry, ale mięciuchny jacie. Już nigdy nie zmarzną mi łydy. Nie ruszajcie tego! Cicho tam! To jest nasza własność i nie możecie... Cicho tam! Zostaw ich. Ale nasze rzeczy! Niech stąd wyjdą i je zabiorą. Nie rozumiem, przecież... Spokojnie. Nie wiedzą, że mają małego pasażera na gabę. Robi? Nie złapali go? Jak widać,